Dobrze. Dobra, gotowe? Nie wiem. Tak? To nie stresuj się, zaczynamy. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj, ja jestem dzisiaj w innym miejscu, ale mam gościa specjalnego. Tak naprawdę ten dzisiejszy film zaczyna nową serię na moim kanale, którą jak widzicie po tytule, będziemy sobie rozmawiać oczywiście o czym? O kosmetykach. I moim gościem w dzisiejszym filmie jest Magda. Pewnie większość z Was Magdy jeszcze nie zna, ale ja Wam muszę powiedzieć, że Magda prowadzi od niedawna bardzo fajny kanał na YouTubie, cudowne vlogi, więc w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam oczywiście link do kanału Magdy i zapraszam Was bardzo serdecznie, bo na pewno Wam się spodobają jej filmiki, ale przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu. No i słuchajcie, wpadłam jakiś czas temu na taki pomysł, żeby zapraszać gości do moich filmów, rozmawiać sobie o kosmetykach, ale uwaga, nie będzie taka zwykła rozmowa o kosmetykach, bo każdy z moich gości otrzyma pytanie. No i właśnie, Magda, tak. Pytanie do Ciebie. Gdybyś musiała dzisiaj wyjechać na bezludną wyspę i musiałabyś ze sobą zabrać takie najukochańsze kosmetyki, zarówno do makijażu, czy też pielęgnacyjnie, to co by to było? Już Wam pokazuję na wstępie, oczywiście podziękuję Anicie tutaj za piękny wywód na mój temat. Słuchajcie, taki mam malutki kanalik, więc tutaj już aż tak to wiesz, ja się zawstydziłam trochę. Ale dobra, przechodzimy do kosmetyków, tak, żeby nie było, bo trochę tego jest. My jak się rozgadamy i nieważne na jaki temat, to są godziny. A czas na YouTube jest ograniczony, także dobra. Przechodzimy do kosmetyków. Zacznę chyba od pielęgnacji, tak, bo myślę, ja wychodzę tak. Właśnie z założenia, że to pielęgnacja jest najważniejsza. No i może zacznę po prostu w tej kolejności, w której ja ją stosuję. I jeszcze tylko powiem, że jeśli to by była bezludna wyspa, taka po prostu, na której nikt mnie nie widzi, to ja stosuję zawsze tą samą pielęgnację. Czy jestem na wyjeździe, czy jestem w domu, czy nie wiem gdzie jeszcze, ale zawsze ta pielęgnacja jest u mnie taka sama. Zaczynam od... Będziemy robić przebitki. Tak. Dobrze, zaczynam pokażemy od serum z The Ordinary. I to jest serum AHA, BHA kwasowe, którego... Wiem, że nie powinno się, ale ja używam przez cały rok, ponieważ dla mnie, ja może jeszcze powiem, że ja mam skórę problematyczną z tendencją do przetłuszczania się, delikatnie trądzikową i to serum po prostu ratuje moją skórę, bo ja muszę ją bardzo często złuszczać. Uwielbiam je, jeśli aplikuję się na oczyszczoną twarz wieczorem, na 10-12 minut z tego co pamiętam, skóra po jego użyciu jest pięknie napięta, błyszcząca i po prostu spija kolejne kosmetyki. Uwielbiam ten produkt i naprawdę wiem, nie chcę nic mówić, ale ja tutaj widzę taką resztkę. Tak, bo to już jest chyba moja czwarta naprawdę? Albo piąta butelka. Tak, ja stosuję praktycznie 2 razy w tygodniu. Uwielbiam, naprawdę polecam, jeśli ktoś nie ma jakiejś przesadnie wrażliwej cery, to no tak, słuchajcie, się tutaj mamy alfa hydroksykwasy 30-procentowe. Mamy tutaj wysokie stężenie przede wszystkim kwasu glikolowego i to jest rzeczywiście bardzo popularny i bardzo znany produkt, ale też wiele osób poleca, chwali, lubi. Tak. Zresztą ja też uważam, że to jest świetny preparat, świetny produkt i rzeczywiście do takiego 10-minutowego złuszczania jak najbardziej takiej pielęgnacji, powiedzmy dodatkowej, domowej. No dobra, ale ja tam widzę jeszcze coś z The Ordinary. No jest, nie ukrywam, są moje dwa. Te bym wzięła na bezludną wyspę, mam jeszcze jeden, ale już jego nie wzięłam, dobra. Kolejnym produktem, który biorę na bezludną wyspę jest powiedzmy kolejny etap pielęgnacji, czyli serum. Pomijam tonik, bo jego nie biorę, na bezludnej wyspie kupię jakiś tam obojętnie jaki, nie mam jakiegoś swojego ulubionego. I jest właśnie kolejny produkt z The Ordinary. Przepraszam Cię, a skąd wiesz, że na bezludnej wyspie coś kupisz? Hydrolat sobie zrobię z kwiatu. Nie no, mam nadzieję. Dobra, mamy już zrobiony peeling, aplikujemy tonik i po nim nakładam serum, które uwielbiam i też już jest jego resztka, to już no, w zasadzie nic widzę. Nie ma. I to jest moja też 4. albo 5. buteleczka, bo ja zawsze w tym samym zamówieniu robię i zapasy na jedno i na drugie. I to jest właśnie to serum z niacynamidem i z cynkiem i ono też jest dość popularne, tak, moim zdaniem. Tak, to też jest jeden z bestsellerów marki. I wcale się nie dziwię, bo jeśli ktoś ma problematyczną cerę,
moim zdaniem musi wypróbować ten produkt, bo super koi wszelkie takie niedoskonałości, sprawia, że one są mniej widoczne, mniej bolesne i naprawdę szybciej się goją. A powiedz mi, używasz go na całą twarz, czy tylko używasz go w strefie T, czy jakoś w miejscach, gdzie ci pojawiają się wiesz co, pryski? Używam go na całą twarz, tak co drugi, co trzeci dzień, natomiast jeśli pojawią się pryski, to w obszarze wyprysku aplikuję go codziennie. Naprawdę jest super. Bo powiem ci, że ja też go mam i też go sobie stosuję, natomiast ja mam inny typ skóry niż ty. Mam skórę mieszaną i ja nigdy nie nakładam go w okolicy policzków, natomiast u mnie w strefie T sprawdza się idealnie. Tylko słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to jest produkt, który ma 10% właśnie niacynamidu i 1% cynku. I nie do każdego typu skóry on to jest preferat. Może też uczulić, niestety. Może być na początku jakaś reakcja na skórze. Nie stosujemy go absolutnie codziennie, jeśli dopiero zaczynacie kurację właśnie z niacynamidem, ale to o tym porozmawiamy sobie w innym filmie. Ani dzisiaj, wszystko wam dzisiaj wyjaśni. Magda jest, słuchajcie, moim gościem. Ona dzisiaj opowiada o swoich ulubionych kosmetykach. Dalej. Dobra. I teraz słuchajcie, to już jest taka pielęgnacja wieczorna. Ja jeszcze po serum zawsze aplikuję krem nawilżający i tak naprawdę tutaj nie skupiam się na tym, żeby był nie wiadomo jaki, bo to serum dla mnie ma działać. Tutaj to też jest szkoła Anity. Więc okej, powiedzmy, że pierwszy lepszy krem nawilżający. I teraz tak, wstajemy rano, myjemy sobie twarz, nakładamy ten tonik, którego nie mamy na bezludnej wyspie jeszcze. Ale może być na przykład woda morska. Znaczy ja sobie wyciskam hydrolat. Dobra, no to niech będzie. Okej, dobra. I tutaj jest, to też jest produkt polecony przez ciebie. No właśnie. I tutaj słuchajcie, jest najlepsze serum z witaminą C na świecie, z Bandi. Słuchajcie, ja ostatnio u dermatologa, bo mam super panią dermatolog, pytała się mnie właśnie, jakiego serum z witaminą C używam, bo mówiłam jej, że używam. I mówiła mi właśnie o tym z Bandi do cery tłustej i powiedziała, że to jest rewelacyjny wybór. W ogóle powiedziała, jak podpytała moją pielęgnację, powiedziała, że ktoś mi bardzo dobrze dobrał produkty. No weź, bo ja tu zaraz się zacznę czerwień. To nie miał być film o mnie. No poniekąd trochę tak. Także naprawdę to serum, ja wybrałam, wiecie, takie top of the top i to serum z Bandi właśnie do cery problematycznej, nałożone rano. Gwarantuję wam, że przebarwienia nie pojawiają się tak często, no bo nie ukrywajmy, jednak przy cerze problematycznej pojawiają się i ciężko temu zapobiegać. Ale zwłaszcza te przebarwienia pozapalne, tak zwane. Tak, zdecydowanie. I one naprawdę pojawiają się rzadziej i nie są tak intensywne. Nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu nie są tak intensywne i troszeczkę szybciej jednak znikają. I ja widzę dużą różnicę. Tak, powiem ci, że to jest w ogóle też jeden z moich ulubionych produktów, zresztą ty o tym doskonale wiesz. Ja też już wspominałam wam o tym serum w jednym z moich filmów, top 5, jeśli chodzi o preparaty z witaminą C. I naprawdę dostaję od was bardzo dużo wiadomości, że wam również to serum bardzo podpasowało. Przede wszystkim formuła, która tak, jest lekka, ona prawda? Się super szybko wchłania, tak. I bardzo fajnie na nim utrzymuje się makijaż. Nie ma żadnego problemu, bo czasami sera potrafią być takie oleiste, a nawet jak nie są, to z nich zjeżdża wszystko. Bo widzisz, tutaj na przykład mamy jedną z najstabilniejszych form witaminy C, która też ma taką postać trochę olejową. Zresztą Bandi też ma w swojej ofercie inne serum z serii C Active Care, które już jest olejowe i na przykład tamto serum bardziej sprawdzi się w przypadku skór suchych, normalnych, a do tłustych jednak to. A jak zapach? Uwielbiam ten zapach, w ogóle mi się ten zapach kojarzy z wakacjami, bo ty polecałaś i jakoś wiosną i jest naprawdę taki fajny, charakterystyczny, przyjemnie rano się go używa. To jest naprawdę przyjemność używania tego produktu i ja też powiem, że miałam wiele, wiele produktów z witaminą C i te osławione takie i powiem ci szczerze, że nie sprawdzały się tak super jak to. Także ja myślę, że to jest też duża zasługa w ogóle samej tej formy witaminy C, która jest po prostu świetna. Tak, ale w ogóle też, no teraz jest strząśnięta, ale tutaj też jest już końcóweczka. Przynosiłam same zużyte produkty. No ale przynajmniej widać, że z nich korzystasz, ale i że je lubisz. To już naprawdę pusto teraz. Ponieważ kolejny produkt to jest najlepszy filtr na świecie, jakiego używałam do swojej cery. Testowałam już, słuchajcie, bo jeszcze, może na wstępie. Pamiętamy przez cały rok o używaniu filtrów. I to wysokich filtrów, i to Anita mnie kiedyś, to chyba na naszym pierwszym spotkaniu. Tak mi się wydaje, że chyba pierwszy raz takie spotkanie. Tak. Dlaczego ty nie używasz filtrów przez cały tak, rok? Tak, bo to no, chyba było jakoś zimą, że powiedziałam, dobra, no filtry raz na jakiś czas, nie ma teraz słońca, a siedzę cały dzień w biurze, więc bez sensu.
I słuchajcie, sam taki wykład, że od tamtej pory nawet jak nie wychodzę z domu, użyłam filtrów i też widzę różnicę właśnie w tym, jak szybko znikały przebarwienia, bo kiedyś one po prostu były miesiącami, a teraz, no nie oszukujmy się, są. Przy takim typie cery, jak ja mam, te przebarwienia... Ale one będą. Trzeba no zawsze pamiętać o tym, że w momencie, kiedy już raz pojawią nam się przebarwienia na skórze, to nawet gdybyśmy, nie wiem jak działały, nawet zabiegami, jakimiś laserami, skóra ma taką pamięć komórkową i one, jak tylko pojawi się promieniowanie, one będą się pojawiały. Raz mocniej, raz mniej, ale one już będą do końca życia i trzeba pamiętać o tym, że jednak filtry w tym momencie będą zapobiegały temu, że one będą mocniejsze, że będą się szybciej pojawiały na tej skórze. Tak, ja to widzę. No i widzę, że masz dla siebie idealny filtr. Słuchajcie, i znalazłam idealny filtr. Wcześniej naprawdę testowałam już wszystkie takie, powiedzmy, do cery trądzikowej, wersje matujące i tak dalej, nawet mam to z Aven. Tak, widziałam ostatnio u ciebie na Instastory. Tak, jest okej, jest totalnie inne, ale jeśli miałabym wybrać coś na bezludną wyspę, obstawiam, że tam będzie gorąco, bo to jest taka moja wyspa, no to tam będzie gorąco. Słuchajcie, do cery właśnie tłustej, przetłuszczającej się, czy jakiejś takiej problematycznej, gdzie no tak naprawdę jeśli chodzi o upały, to z każdych cer zjeżdża makijaż. Tak. Nie, to nie ma serum w ogóle opcji. To serum. Ten filtr jest idealny, to jest filtr ze Skin 79 i to jest żelowa formuła. Jak zechcesz, to jeszcze sobie tutaj coś wydusisz, bo to jest naprawdę końcóweczka, ale po prostu ja zobacz sobie... Ten filtr. Po prostu znam. Formuła tego kosmetyku. Mi się aż nie chce wierzyć, że to jest filtr, ale ja sprawdziłam to wielokrotnie. On jest naprawdę skuteczny. On super chroni przed słońcem. Świetnie się nakłada, świetnie się wchłania, utrzymuje się i fajnie nosi się w ciągu dnia. Ale on w ogóle ma bardzo dobre opinie i nawet ja jak przeglądałam propozycje różnych filtrów, to też widziałam, że jest bardzo dużo osób, które mają skórę mieszaną, tłustą, zadowolonych właśnie z tego filtra. Także widzicie, dzisiaj polecamy Wam produkty, które u Magdy się sprawdzają, która ma skórę właśnie taką problematyczną. Problematyczną, a też ostatnio pytaliście się mnie, jakiś właśnie filtr taki, który będzie naprawdę, naprawdę dobry dla tej skóry problematycznej, tłustej, trądzikowej. Słuchajcie, Magda poleca Wam ten. Tylko jedna sprawa, ciężko go kupić, bo tak super sprawdza się u dziewczyn, że naprawdę ciężko go dostać i na stronie producenta i po prostu w innych sklepach, także polujcie, ja tutaj mam puste opakowanie i teraz właśnie używam tego z Aven i też jest okej, natomiast jakbym miała polecić, no to, na pewno ten. Tylko i wyłącznie ten mój ulubiony i będę do niego wracać po prostu, dopóki będą go produkować. No i świetnie. Dobra, no to może teraz... zrobimy sobie zapach? Właśnie zapach, bo słuchajcie, ja tutaj widzę bardzo fajny, wyjątkowy zapach, który ja osobiście też znam, a wy wiecie, że ja w ogóle bardzo zwracam uwagę na zapachy i cieszę się, że Magda dzisiaj przyniosła ze sobą zapach. Pokażmy, co to takiego, dlaczego? Ja już Wam powiem, o co chodzi. Ja generalnie jestem taką osobą, że wiele miejsc, wiele wspomnień, wiele osób, jakkolwiek to zabrzmi, kojarzy po zapachu. Ja zwracam na to bardzo dużą uwagę i faktycznie też mimo tego, że jest sezon letni, że jest upał, nieważne, ja zawsze używam jakiegoś zapachu. Wybrałam bardzo osławiony zapach, to Dolce i Gabbana, nie potrafię Wam tego przeczytać, to jest cesarzowa, na bank kojarzy... Imperatrice. To ja bym to inaczej przeczytała, więc tutaj Anita Wam powie. Tak, no bo po włosku, Imperatrice. Proszę bardzo, pięknie, ja Wam powiem... Jak to dla mnie pachnie, chociaż ja nie potrafię opisywać zapachów. Ja generalnie uwielbiam ciężkie takie zapachy, słodkie, jak to moja mama mówi, zamulające. Tutaj jest totalne przeciwieństwo, to jest zapach kwiatowy, ale nie przesłodzony, świeży, lekki i słuchajcie, to jest tak, ja już Anicie mówiłam, że mi on się tak kojarzy, że mimo tego, że jest lato, jesteście po prostu zgrzane, spocone, używacie tego zapachu i czujecie się świeżo, lekko, jak taki wiosenny motylek. Ja nie wiem, dlaczego mi się ten zapach tak kojarzy. Tak, ale wiesz, on ma taki... Ja jak tutaj go sobie tak wącham, to ja wyczuwam takie troszeczkę zielone jabłko, troszeczkę porzeczkę, tutaj jest gruszkę, coś w tym stylu. I trochę właśnie on się tak kojarzy z takim letnim klimatem. Z taką świeżością. Tak, dokładnie. Nawet może bardziej z wiosną niż z latem tak naprawdę, bo to jest takie wszystko lekkie. No, to jest totalnie zapach teoretycznie nie w moim stylu, ale używa mi się go bardzo przyjemnie i naprawdę też nie wiem, która to jest moja butelka. Też powiem Ci, że bardzo wiele kobiet bardzo poleca ten zapach. Lubi, też twierdzą, że jest właśnie takim fajnym zapachem, lekkim, przyjemnym i kobiecym. Tak. Na pewno. Ale słuchajcie, ja mam do niego jedno zastrzeżenie, wbrew temu, jakie opinie krążą w internetach, on wcale nie jest trwały. On nie jest trwały, to jest zapach lekki i
nie jest wyczuwalny po kilku godzinach, dlatego jeśli możecie sobie na to pozwolić, to wiecie, do torebki i później znowu wykonujemy oprysk. Ze mnie się niektórzy śmieją, że wykonuję oprysk jak Madzia Gessler. Ale ty się śmiejesz, bo na przykład mój Max też tak robi. No to... Tak, i ja to rozumiem. Wszędzie. Tak. Dokładnie. Nie, że tam delikatnie gdzieś, wiecie, w jednym, w drugim oprysk. No ale wiesz, no nie po to jest taka butla, żeby tutaj gdzieś... Nie, no ale słuchaj, a perfumy są po to, żeby z nich korzystać, to jest pierwsza sprawa. Jeśli są nasze ulubione, to dlaczego mamy z nich nie korzystać? Dokładnie. Mamy nimi pachnieć, one mają nam umilać dzień, dawać nam jakieś takie poczucie komfortu, kobiecości, tak, żebyśmy się dobrze czuły. No to jak najbardziej. Oczywiście, więc ja wykonuję oprysk latem, tym zapachem. Jeszcze raz możesz powiedzieć, jak się nazywa? L'Imperatrice, tak. Dokładnie, chociaż wiem, że też cesarzowa. Mówiło na nią cesarzowa, tak. Więc ja pozostanę tak, przy tak, tej tak. wersji. Tak, tak, bo to z tłumaczenia mamy cesarzową, także przepiękny zapach. No dobra, kochana, to co? Teraz może kolorówka. Widzę, że masz tutaj kilka produktów. Tak. Co tam nam zaprezentujesz? To teraz będzie, słuchajcie, coś przejściowego, bo tak naprawdę to jest rozświetlacz w płynie, a ja używam, nie używam go do twarzy, używam po prostu go z balsamem. Ja generalnie zacznę od tego jeszcze, że uwielbiam rozświetlacze i miałam duży problem, żeby przynieść tylko dwa. W zasadzie przyniosłam trzy, ale powiem o dwóch. Uwielbiam rozświetloną cerę, uwielbiam rozświetloną skórę, takie świeże glow. I to są właśnie kropelki z Vibo. Ja je kupiłam chyba rok temu. Nie okay. wiem, oczywiście, nie wiem, czy są jeszcze dostępne, natomiast ja je mieszam z balsamem do ciała i po prostu aplikuję na całe ciało. Ach, pięknie. Boże, słuchajcie, jak one świetnie odbijają światło, one wyglądają... No teraz to jest taki mocniejszy efekt. No tak, ale wiesz, ja sobie tutaj taką ciupenieczkę, ciupenieczkę, słuchajcie. No wygląda to przepięknie, wy to tak nie będziecie teraz wiedzieć, bo tutaj wiadomo, światło, tak. Jesteśmy w parku, więc też odgłosy wokół nas, ale rzeczywiście wygląda pięknie. Słońce wygląda i ładnie zapach, ładny zapach. Tak, także ja go mieszam z balsamem i to jest po prostu efekt. Wiecie, są też takie te balsamy na całą skórę, jak... takie fluidy do ciała, coś tak, takiego. Rozświetlające, jakieś tak, i ja też mam takie, ale jakby na duży upał albo na ręce sobie nie wyobrażam go nakładać, a tutaj ten produkt naprawdę zmieszany z balsamem idealnie wygląda. I to moim zdaniem, w moim odczuciu, oczywiście nie musi być Vibo. To mogą być jakiekolwiek kropelki rozświetlające, tylko właśnie mówię, że one są do twarzy, a ja stosuję je do ciała i wygląda super. Pięknie, ale ja tu widzę jeszcze jeden rozświetlacz. Tak. Mój ulubiony. Mój też ulubiony latem, jak się okazało. I to słuchajcie, jest Bronze Goddess Estée Lauder, odcień Solar Crush 02, tak jest. I słuchajcie, to jest przepiękne. Może zacznę od tego, że jak otwieracie to pudełeczko, to ten przepiękny zapach, który się z niego wydobywa. Niesamowite. Mi się to po prostu kojarzy z opaloną skórą, z taką radością, beztroską, latem, uśmiechem. No, przepiękny jest, także... Nie. Ten rozświetlacz, słuchajcie, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Zresztą ja wam o nim też opowiadałam tak, ja przy okazji rozświetlenia. Tak, podpatrzyłam go u ciebie oczywiście. I słuchajcie, to jest idealne, tylko właśnie o to też powiem od razu, że to nie jest rozświetlacz do każdej karnacji. Tak. To jest rozświetlacz do takich już, powiedziałabym, ciemniejszych karnacji. Opalonych. I, tak, i bardziej wpadających w żółte tony, bo moja przyjaciółka go użyła i po prostu miała takie, wiecie, ciemne ślady, więc jakby, no to... Nie jest rozświetlacz. Słuchajcie, tu jest baza, która jest ciemniejsza. Pokażemy dlatego, tak, dlatego, że sam rozświetlacz w sobie jest złoty. Ja mam go dzisiaj zresztą też tutaj odrobinę właśnie nałożonego. Chyba nawet widać w aparacie. No tak mi się wydaje, że właśnie troszeczkę tutaj przebija ten rozświetlacz, ale ja dosłownie stosuję go odrobinę. Poza tym on też ma... konsystencję taką żelową. Jak ci się sprawdza ta konsystencja? On się tak ja jestem zachwycona. On się nie pyli i on po prostu pędzlem tak gładko sunie po twarzy. To jest zupełnie coś nowego dla mnie. Ja nie miałam rozświetlacza o takiej konsystencji, także jest super i tutaj bardzo mi się w nim też podoba to, co na początku mi w nim przeszkadzało. Mam tutaj na myśli aplikację. Słuchajcie, ja sobie zaaplikowałam takim pędzlem kulką zbitym po prostu na całą twarz i to źle wyglądało, bo ja nałożyłam go w miejsce rozświetlacza, ale dzięki temu nauczyłam się, że on też super sprawdza się jako taki rozświetlający bronzer, taka cera muśnięta słońcem, ale też właśnie fajnie sprawdza się jako taki typowy rozświetlacz, tylko właśnie takim bardziej puchatym pędzelkiem, nie tak jak ja sobie, wiecie, dowaliłam takie pasy. Albo tak jak ja na przykład używam pędzla wachlarzowego, tak. który też zupełnie inaczej nabiera produkt i zupełnie inaczej tak, delikatnie nakłada. Dokładnie. Poza tym ten rozświetlacz nadaje się, słuchajcie, nie tylko na twarz, ale w ogóle na całe ciało. Można go gdzieś tutaj na dekolt, na ramiona, tak. na obojczyki. No, ja już wam mówiłam, że większość z was, a przynajmniej te osoby, które podejdą, zobaczą, przetestują,
gdzieś tutaj spróbują. To jest święta praca. Spróbują zapach, naprawdę można się w nich zakochać. No i pamiętajcie, że są jeszcze dwie wersje kolorystyczne, więc można dla siebie coś tam wybrać, jednak moja i twoja to jest... Zdecydowanie, 02 jest przepiękny, dla mnie to jest idealny rozświetlacz właśnie na lato i tak mi się będzie kojarzył, bo to będzie idealny rozświetlacz latem dla mnie. No i co? I Ostatni produkt. Dodam jeszcze, że ja uwielbiam produkty rozświetlające, jeśli chodzi o makijaż i produkty do ust. I naprawdę ciężko było mi wybrać tylko jeden. I wybrałam, słuchajcie, dla mnie, moim zdaniem, najbardziej uniwersalną pomadkę. I to jest z MAC-a pomadka matowa w odcieniu Mer. Myślę, że to jest dość popularny odcień. Tak. To jest taki brudny, matowy róż. Ja najczęściej sięgam po błyszczyki. Coś tutaj dzisiaj, słuchajcie, tak to jest jak na łonie natury nagrywa się film. Tu podwieje, tam pies zaszczeka. Tak, no słuchaj, wszystko na żywioł leci. Tak no, jest. To wracam do pomarki. Dobra, ja generalnie lubię błyszczyki, jeśli mam związane włosy. Tak, no. Włosy rozpuszczone, to wiecie, to jest tak. Absolutnie, to nie wchodzi w grę. I ta pomadka jest super, bo ona pomimo tego, że daje matowe wykończenie, nie kleją się do niej włosy, to wcale nie wysusza jakoś moich włosów. Także jestem bardzo zadowolona i to jest taki klasyczny, brudny odcień różu, tylko że to jest taki ciemniejszy kolor, więc on też nie do wszystkich ust się nadaje. Naturalnie mam dość ciemne usta, więc jakby to wiecie, to jest taki mój kolor ust, ale lepszy. Ale ty w ogóle lubisz pomadki MAC. Tak. Z tego co pamiętam, jak pokazywałaś kiedyś na Instastory całą swoją kolekcję produktów do ust, to tam dużo było tych pomadek. Bo jeśli chodzi o pomadki takie klasyczne, to ja mam tylko MAC-a. Ja nie używam innych, bo mnie milion razy zawiodły i co prawda to było już jakiś czas temu, ale absolutnie w ogóle nie jestem zainteresowana nawet inną firmą. Nie sprawdzam, nie chcę się zawodzić, no ale jeśli chodzi na przykład o pomadki matowe w płynie, to tam się dzieje dopiero. No, ale generalnie pomadki MAC-a matowe bardzo lubię i bardzo polecam. Także... No i rzeczywiście ten kolor jest bardzo ładny. To jest też taki moim zdaniem kolor, który nadaje się na cały rok. I myślę, że przy większości typów skóry, kolorystycznie, włosów naprawdę się sprawdzi. No dobrze, Magda, słuchaj. No to znamy już taką właśnie twoją kosmetyczkę wyjazdową na bezludną wyspę. Tak, wiemy, co byś ze sobą zabrała. Ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w moim filmiku. I kochani, przypominam, zapraszam was bardzo serdecznie. Wejdźcie na kanał Magdy. Ona potrzebuje teraz waszych subskrypcji i motywacji do tego, żeby nagrywać. Tak, dokładnie, bo Magda wrzuca aż 3 filmy w tygodniu. Tak. I naprawdę widać, że tam dobrze nad nimi pracuje. W ogóle twoje filmy wyjazdowe to jest mistrzostwo świata. Bardzo dziękuję. Jestem zaskoczona, ale że tak mówisz i że w ogóle, że oglądasz moje filmy. Bardzo ci dziękuję za miłe słowa i jeśli mam być szczera i nieskromna, to uwielbiam swoje filmy z wyjazdów. Także bardzo serdecznie zapraszam chociaż na moje filmy z wyjazdów, bo ja raczej na co dzień kręcę takie, wiecie, zwykłe, standardowe daily vlogi, jakiś dzień w domu, dzień na spacerze, także u mnie nie dzieją się ale jakieś fajerwerki. Ale są za to bardzo ciekawe. No to bardzo się cieszę. Tak, bardzo się cieszę. Kochani, zapraszamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za waszą uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Buziaki, pa! Pa.